Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fallout. Ja tylko przypomnę łapkę w górę o komentarzu oraz subskrypcję, o tym, żeby wpaść na linki różne w opisie. My oczywiście sobie kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy, mianowicie wielki wybuch w poprzednim odcinku, co zaowocował wielkimi zniszczeniami. No, jesteśmy tutaj. To zadanie mam odszukać Desmonda, czy tam jak on tam miał. I znalazłem tutaj bankiera i ja tam oczywiście szedłem, żeby wam zaoszczędzić trochę czasu, więc wchodzimy. Dużo mam w sumie rzeczy do opowiedzenia, ale Bastard. bardzo dużo. He killed my pups, nearly killed me. For what? He doesn't have the body to fucking do it himself, so he tried to blow me up. Me? Well, this ends today. Desmond Lockhart will finally win. Już chyba wygraliśmy, nie? A nie. A no tak, bo jest jeszcze mózgiem. Nie no, zabił mu psiaki. No to gdzie on jest? A. A, faktycznie, bo on jakby tam był tylko holografem tego swojego mózgu. A to zaraz jest tutaj obok. Zostawię te historie wszystkie, które muszę opowiedzieć. Ale to opowiemy sobie w trakcie drogi. No to chodźmy to zrobić. Dobra, panie Desmond. Słuchajcie, okazuje się, że gra ma wersję polską. Powiem wam więcej. Okazuje się, że słuchajcie, gra ma wersję dublingową polską. O czym oczywiście nie miałem okazji wiedzieć. Dopiero... Ale youtuber, nie? W sensie... Nagrałem chyba 40 odcinków z tej gry i dopiero teraz się zorientowałem, że ma dublingową wersję polską. Znaczy nie moja, bo Steamowa wersja nie ma. Nawet w ogóle polskiej wersji. Ale mają wersja pudełkowa. Pudełkowa wersja, słuchajcie, ma wersję polską. No nie, znaczy tam można jakimiś rzeczami się bawić, ale tam ludzie piszą, że zbugowane. Że tego, więc szczególnie, że już gramy na sam koniec, postanowiłem sobie, słuchajcie, to jednak odpuścić na razie i tego nie robić. Natomiast taka ciekawostka się dzieje, że jest, słuchajcie, istnieje wersja polska. Dokładnie tak. Z dublingiem. I ten dubling nawet jest, a byłem taki zły, słuchajcie, na siebie, jak się dowiedziałem. Mówię, niemożliwe to jest. Ale się okazało, że ten... Wiem chyba, co się działo, słuchajcie, z FPS-ami przez te wszystkie odcinki. Brawo, Eryk, 45 odcinek, zorientowałeś się, PogChamp. Chociaż nie, bo widzę, że teraz też spadł. Na chwilę. No to chyba taka gra jest, że na chwilę ten... Zaraz tam pójdziemy do niego. Będziemy zobaczyć tutaj. Ale miałem V-Synka chyba odpalonego, wiecie? Że ten V-Sync coś nie działał. Ogólnie. No ten V-Sync chyba działał, ale... I tak ma 144 FPS-y, więc na tej FPS-ach mi kapował. Ale rzadko się zdarzały sytuacje, gdzie były 144 FPS-y. Raczej jest tam około 100, 90, coś takiego. No więc, no. Ale wyłączyłem FallSync'a. Zobaczymy, jak to będzie. Widzę, robiłem testy, widzę, że za dużych zmian nie ma w tym. Między jest FallSync'a, nie ma FallSync'a. Jeden program mogę zatrzymać, bo to i tak na tą chwilę, kiedy nagrywam. A, jest zatrzymano, okej. Okay. No to zobaczymy. Raz na jakiś czas takie spadki FPS-ów, jak nie wiem, jak co. Ale raz na jakiś czas faktycznie są. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Właśnie w tej latarni mi chodziło, że to bardzo niedaleko z tamtej okolicy było to znacznie bardziej widoczne. Kapsle i wchodzimy do środka. To jedna tylko z rzeczy, które miałem dzisiaj powiedzieć. I co to jest? Szafa grająca. Mogę to aktywować? Mogę jakoś. Gra coś? Chyba nie. Szafa nie ma. Tata, podejrzana o komunizm, to już widziałem. Idziemy na górę, no jak, co ty? Kurwa. Znaczy, no dobra, może najpierw miejsce zróbmy.
A później pójdziemy sobie na górę. Nie wiem, gardło boli. Znaczy nie boli, ale taki mam głos dziwny. Jakby bolało. Też jak mam mikro bliżej, to nie mogę krzyczeć. Dobra, dostajemy dużo apteczek, to znaczy, że... Nie, Fałsynk nic nie dał. Już widzę. O. Uuu. Jeżeli dostaję, kurde, takie cacka, jak laser Gatlinga, to znaczy, że mamy przejebane, więc wolałbym tego nie dostawać chyba. I dostać łopata do nawozu. Nie no, chyba wywalam tą PW minus 4 za każdego hita? Czy jak to wygląda? Nie chcę. Siekierę może zostawię, minę. Minę też wypierdolę, bo co? Co mi jakieś mina? Trzeba sobie ustawić tego Gatlinga. Pod 6, pyk. Szósteczka. Mamy to, musimy. Terminal ochrony. O, oła. Chyba nie działa. Tu? Przeciętne. Mamy sporo amunicji nawet do tego. Nic tu nie ma ciekawego, okej. Okay. Idziemy. O kurwa. To jeszcze, z której? A, okej. No nie, no przepyszny jest ten... Ten laser, to jest taki miodzio, ooo. Że ja więcej obrażeń zrobię od niego tego? Co tu mamy jeszcze? Elektroniczny pakiet, weźmiemy. Amunicję to nigdy nie pogardza, amunicją. Ołówki też są za... Ale ołówki to nie musimy zbierać, bo... One niby nic nie ważą, ale... Ogniwa... Żeby wszystko pobrać. Pyk, pyk. Tutaj jeszcze pyk, 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 pyk. Tak o, standardowa ogniwa na ziemi. E, co jest? Dawaj mnie tu... Proszę mnie tu podnieść to. Dobra, idziemy. Nie wiem, na które ogniwa ja strzelam, ale... No nie, na te nie. Pewnie pakiet energetyczny. Sieciowy system operacji Departamentu Obrony. Niechętnie panią niepokoję, ale wydarzyło się to znowu. Brakuje archiwów. Wiem, że za ten stan Danielson. Właśnie, słuchajcie, bo to oczywiście, że tak. Słuchajcie. Ej, co? Cześć, kapusiu. Podoba ci się, że ludzie dobrze się bawią? Okej. Okay. To w konfidentom. Prosta piła. Tak, słuchajcie, przeczytałem, tak, bo to jest dość interesujące, po 50 odcinkach udało mi się, słuchajcie, wreszcie przeczytałem lore Fallouta w bardzo dużym skrócie, ale już mniej więcej wiem, o co chodzi. Mamy rok 2000, tam 250 albo coś takiego, 2200 któryś tam, ja wam to przeklikam, nie chcę mi się tego czytać. Powiem wam szczerze, że ja czasem sobie to... czytam nawet, jak oglądam odcinki, czy odcinki nie były za ciche, albo czy odcinki nie były za długie, to sobie czasem przeczytam, obejrzę i przypomni mi się, że miałem to obejrzeć. Ty, to było jakieś dziwne ogniwo, którego... Mezemetronu? Pierwszy raz, kurwa, słyszę. Mezemetron. Więc przeczytałem, słuchajcie, lore. Tak jest. A to w ogóle jakiś szpital jest. A, bo on chyba... W danym zebranym przez nowo atomistyki, pracujące przy projekcie robu mózgu, udało nam się w pełni otworzyć zawiesinę i technikę izolacji mózgu. I wszystko. Poczyniliśmy ciekawy postęp. Okazuje się, że manipulacje składem żelu biometrycznego będziemy mogli wywołać efekt wcześniej, że używane za niemożliwe. Zdaje się, że doktor Stewart miał rację. W trzymających okolicznościach obych nie tylko zachowuje pełnosprawność umysłową, ale może też przyznawać proste obrazy, a nawet myśli do innych umysłów. Warunkiem jest uzyskanie właściwego składu zawiesiny biometrycznej. Ma to olbrzymie implikacje dla zastosowań do technologii militarnej, o cywilne przesłuchania kryminalne.
Należy się jednak zastanowić, czy lata odosobnienia w Zawiesinie, jeżeli nie doprowadzą do zaburzeń natury psychologicznej. Okej. Mimo wczesnego etapu badań poinformował, że nasz senator, ten chłop to był tym właśnie doktorem? Nie wiem. Ale właśnie, i przeczytałem po tylu tych odcinkach ten lore. Ten lore jest... No to jest lore, nie? W sensie... To jest lore. To nie jest lorek. To jest lore. Jak sobie patrzysz na jakiś tam cyberpunk czy coś, to tam jest... No przy tym Falloutie to ten lorek. Nie? Wiedźmin, no Wiedźmin akurat ma książki, więc ten lore jest bardziej rozbudowany. Ale Fallout dał radę, nie będę ukrywać, w sensie jest kurwa potężny ten lore. Ja oczywiście sobie patrzyłem na... Spoka. Ja sobie oczywiście tak w bardzo dużym skrócie patrzyłem na to wszystko. Słaby jest, nie chce mi się. Jest... Mogę to... Halo? Z tego względu, że no wiecie, żeby to czytać, to naprawdę byś musiał poświęcić gigę dużo, mnóstwo czasu. No aż tyle czasu nie było posiadane. Ale przeczytałem w naprawdę dużym skrócie, o co tu chodziło i dlaczego, że tam w tym dodatku zawalczyliśmy w tych górach. To był dodatek, który właśnie spowodował, że robiliśmy tą symulację tej bitwy i ta bitwa się odbyła faktycznie o tą Alaskę. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego o tym lore? Także tutaj jest lore takie, że technologia się zatrzymała właśnie w tych latach z tego względu, że technologia wyszła szybciej, więc wszystko było wzorowane na te właśnie lata, takie 50. Wiemy, że no jak widać technologicznie to jest lepiej usprawniony świat od naszego. Plus słuchajcie, sprawa wygląda tak, że na przykład te mutanty, słuchajcie, nie jest tak, że te mutanty to one są z napromieniowania. To nie są wszystkie, to jest też głównie dlatego, że towarzyszy, że była wielka wojna, która zamieniła świat w no to, co teraz mniej więcej widzimy, czyli postnuklearne gówno. Kompletnie zgubiłem wątek, o czym mówiłem. W każdym razie była ta wielka wojna, o tej wielkiej wojnie, nie pamiętam, co się powiedzieć. Była ta wielka wojna i ta wielka wojna ostatecznie spustoszyła ten świat. W tej wojnie brali udział, no nie do końca przeczytałem, w sumie to wszyscy. Sprawy Europy wyglądają, ale teraz będę wam mogę rzucać, wiecie. Bo problem był taki, że właśnie skończyły się paliwa i tam były dużo konfliktów o paliwa, które się zaczęły kończyć, zasoby ziemi, które się zaczęły kończyć. I sprawa wygląda tak, że Europa stworzyła jakby jeden, nazwijmy to świat. Jeden kraj, prawda? Europa stworzyła. To była właśnie Europa, były Chiny, które były drugą potęgą, byli mocniejsi niż w danym czasie ZSRR, i to między właściwie Chinami, dlatego to między komunistycznymi Chinami a Stanami Zjednoczonymi toczyła się bitwa. Główny konflikt. One jednak wybiły się do przodu. Dużo od ZSRR. Na końcu chyba Europa się rozpadła. Nie wiemy do końca, słuchajcie, jak wygląda świat poza Ameryką. Ciężko nam jest to określić, zważywszy, że niektóre prymitywne technologie nam nie pozwalają. Z jednej strony mamy tak robomózgi, który to jest praktycznie kurwa chyba człowiek, nie?
zamknięty w robocie. Z drugiej strony, no jednak mamy bardzo ograniczone technologie taką komunikacyjną z innymi. Mam takie wrażenie, więc nie do końca wiemy, co się właśnie dzieje, na przykład nie w różnych innych krajach. Czy one również ucierpiały, co Stany Zjednoczone? Ciężko nam jest to sprawdzić i wydaje mi się, że mamy w to też wypierdolone, bo jednak skupiamy się na własnych celach i własnych rzeczach. Też trzeba wyrzucić. To będzie wyrzucane. Grubas, kurde, grubas. Wszystko tylko nie grubas. Ja obrotowy, myj. Dobra, dasz radę, co? Super, dałeś radę. No i tak wygląda, słuchajcie, sprawa lore. Mamy w Stanach Zjednoczonych, mamy Stany Zjednoczone, ale to się nazywa inaczej, czyli tą enklawę, którą widzieliśmy, to jest pozwojenne Stany Zjednoczone. Aha, bo jeszcze o tych supermutantach, to chodziło o to, że... chodziło o to, że słuchajcie, że wirus został, że bomba właśnie podczas tej wielkiej wojny została bomba pierdolnięta. Łazyby za bomba pierdolnie. I zważywszy, że została bomba uderzona tam w eksperymenty, które prowadzili, ale mam dużo do pogadania, nie? Ten wirus właśnie wybuchł, nie? I rozprzestrzenił się i dzięki temu mamy mutanty. Całkiem możliwe, że gdzieś w innych częściach globu najzwyczajniej w świecie tych mutantów nie ma. Mogę wam, bym musiał rzut, wiecie, to ciężko jest teraz mówić, skupmy się może na rozgrywce. Na razie myślę, że dużo z lore dla tych, którzy nigdy tego lore nie oglądali, a przyszli tu tylko pooglądać sobie najzwyczajniej w świecie gameplay. 16 minut chyba o lore opowiadałem. Czemu po prostu się nie dogadacie? O jakiej nagrodzie mówimy? Obaj doprowadzacie mnie do szału, muszę to najpierw przemyśleć. Mogę pogadać też z tobą? Nie mogę, to co mogę zrobić? Jakieś misje, zaznaczenia, zadania? Dawid z Monta lub profesora. Ah, oh, shit! Here we go again, dobra. No. No to by było tyle. Disgusting, arrogant brain. Think of it. Everything he learned, everything he had, it's all here, and it's all mine. Mine. A co w tym takiego świetnego? Moron. You cannot possibly comprehend what this is worth. I've been battling with Calvert for over 200 years. And now at last. Zawsze w takich sytuacjach często czuję się pustkę. Knowledge and research that he stole from me. Every time he beat me, it doesn't matter now. Fajnie, chcę trochę. You're free to take whatever you find in this disgusting. To jest moja nagroda? What I came for is of no interest to you. Enjoy your spoil. No nie wiem, kurwa, czy dobrze wybrałem ostatecznie, tak sobie myślę. W sensie jest to jakieś rozwiązanie, ale może idźmy. Wszystko pogadane, mogę iść, tak? To jest moje zadanie, nic nie mam do zadania. Ty, nie mam już misji, rozumiesz to? To jest ostatni odcinek z gry Fallout? Ale on mi takie gówno dał, że się nic mi nawet nie dał. Kurwa, ty, to co to? No dajnik mikrofali. A to ciekawe dość. I co to jest? Będzie?
Okej. Nie, proszę. O nie. Gra. Coś ty zrobiła. I co teraz? O nie. Widzowie. O nie. Ja nie mam scrolla. O, mam, działa. O, ty, działa. Dobra. Całe życie mi przeleciało przed oczami. Nadal nie wiem, do czego te niebieskie służą, ale zapewne dalej się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Dobra, mam se iść chyba, co? Ktoś... Mogę jeszcze porozmawiać z tym Desmondem? Tak jakoś ten finał akcji mi się nie podoba za bardzo. Co ty robisz? Czyli to ty jesteś doktorem? Albo coś? Czy po prostu... No to nie wiemy, co on chce z tym zrobić. Co teraz zrobi, skoro on nie żyje? I'll be heading north to pursue my next rival. Oh, yeah. There are only a few of us left now. The great game goes on. Sort of a... what's a word you'd understand? Microcosm? Yeah, it's a microcosm. Nie podoba mi się Desmond. Właśnie w takich sytuacjach, słuchajcie, często odczuwa się pustkę z tego względu, że często nie chodzi o to, żeby złapać królika, tylko o to, żeby za nim gonisz. Dobra, wkurwiemy ten Desmond. Było się zachowywać. On był dobrą postacią niby. A to ciekawe jest. No dobra, chyba już z tego nie wyjdzie. Idziemy. Mamy tą broń mikrofale jakieś, mikrofalowe normalnie jest posiadana. Tylko, że ona z trzeciej osoby wali, a jest taki problem i mi się wali scroll niestety. Taki jest problem, że możemy nie używać tego przedmiotu. Na pewno jeszcze użyjemy raz. Pytanie, czy to jest ostatni odcinek. Bardzo bym tego nie chciał, bo sobie usiadłem dzisiaj i mówię, ale dzisiaj sesyjka 7 godzin będzie nagrywane tego. Gdzie kurwa przyszedłem? Czemu tu? Wiele pytań. No dobra, nie wiem, po co ja tu przyszedłem nawet. Myślę, że to jest wyjście jakieś. Czyli muszę dygać z powrotem? Kurwa, a tyle dobrych historii miałem, widzowie. Latarnia, point lockout. Wreszcie nauczyłem się o lore, wreszcie miałem co opowiadać. Jest tyle rzeczy, które dzisiaj w odcinkach miałem poopowiadać, bo się strasznie dużo rzeczy zadziało. Na przykład ty... Patrzcie, nie wiem, czy będzie widać, pewnie nie. Ja mam kurwa, pierwsze życie mam odciski od sztangi, rozumiesz? To jest jak, to, wiecie, jak się dumny czuję? Mam odciski od przywalania w łapę, nie? Sztangą. Także no, spoko. Dobrze, znaczy pewnie dobrze, ale pewnie mógłbym też iść w drugie miejsce, co? Pokaż mnie to. To jest drugie wyjście, latarnia po drugie. Tu? Jednak tu. No dobra, to idziemy tu chyba, nie? Nie wiem. A tak się cofniemy, ale w tej latarni i tak mogliśmy musimy wejść. Może coś po tej drodze bym spotkał, jakbym wychodził w drugą stronę, a nie teraz się cofał jak debil. Ale dobra. Jeszcze taki cichy odcinek ostatni. Co ty gadasz, gościu? Ja dzisiaj tego. Wiecie, no już 6 rano. Patrzcie, kurwa, co się dzieje. Widzowie, ja wam wszystko pokażę. Widzisz, co to jest? To jest, gościu, to nie jest cola. No po co cola z banku? To jest, gościu, dzban kawusi. Przygotowany na dzisiejszą sesyjkę. Do jutra. Miała być piękna, zarwana noc w Falloutie, no co jest, halo. Taki się dzisiaj przygotowany czułem. Cały czas w ogóle o pierwszej mówię tak, dobrze sobie zjem, żeby mi dużo siły. Tak się, słuchajcie, przygotowałem. Zrobiłem sobie żarcie chyba na 3 osoby, oczywiście, że nie wcisłem. Dałem tyle ile wcisłem, to wcisłem, ale no. Więcej się kurde nie dało. A tu taki klops.
Niedobrze, widzowie. Niedobrze. No dobra, to jeszcze co? Znaczy na pewno jest tu jeszcze misje, dużo misji pobocznych. Tylko choć się chodzi o to, że ja się przygotowałem na to, że dzisiaj będę sobie nagrywał. Chłop przy piwku, normalnie dead no. Ja pierwszy za musimy biec. Jakaś akcja, zerwane schody czy coś. Okej, okay, to jest dość ciekawe. X. Dobra, idziemy. No, i o pierwszej mówię, dobra pierdziele, cały dzisiaj noc idę grać w Fallouta i wyjebane mam. I wiecie co? Ty, Bimber. Bimberek. I o pierwszej w nocy zacząłem gotować i to wszystko i skończyłem teraz szósta dopiero. Mogę strzelić? Nie? Siadam, wiesz, mówię. Dobra, przecież co to ma za znaczenie? Szósta, nie szósta? O to chodzi, żeby tego. Żeby dzisiaj no, dobrą sesyjkę pieprznąć. No i kwasior. Lotaśma jakieś jeszcze tu jest. A tak poza tym, czy my się możemy z tą teleportnąć? Ja mam, kurde, naprawdę dużą nadzieję, że tak. Nie działa nawet mechanizm latarni. To jeszcze mogę wam coś pokazać. Oznaka poziomu, dobra. Lotaśma. Niebieski. Nie mogłem złapać się rano przez telefon, więc poprosiłem Jenny o przekazanie tego liściku. Dostawa do twojego sklepu zjechała na nową drogę. Miała wypadek. Znajduje się uboczony, bo trochę potrwa. Ale Pagano prawdopodobnie nie chce czekać tak długo na wymianę żarówek dla projektora latarni morskiej. Może chce sprawdzić wragi osobiście dostarczyć żarówki. Okej, okay, wrak. Ciężko mi określić, o który konkretnie wrak im chodzi. Jest ich tu dość sporo, niestety. Tamten? Czy jak skoczę, to się zabije? Tam coś jest. Bardzo bym chciał tam iść. Jest takie dość nietypowe miejsce, do którego ludzie mogą nie chodzić, więc hasta la vista. Oczywiście, kurwa, że się zabije. Nogi są połamane. No to będzie się... Nie, chyba nie da rady, co? Trzeba, kurde... A da się stąd telepnąć na dół? Cheese IQ. A gdzie ten brak? Tam. Mam nadzieję, że o to chodzi. Możemy jeszcze to sprawdzić. W sensie, czemu by nie? Jak nie o tamten, to nie wiem. Co nas może... Co się stanie, jak popłyniemy za daleko? Czy jak w grze, jeszcze jak w jakimś tym... Zabija nas jakiś potwór albo coś, chociaż... Chociaż zabija nas potwór? Czy kupujesz? Kurwa. Dobra, gościu. Co ty kurwa chcesz, ty panie przemytnik? Tyś ty zwariował na łeb. Oddawaj mi to wszystko. Nawet nie wiem, gdzie się te palce sprzedaje. Znaczy mówię tak... Także to na pewno nie jest raczej ostatni odcinek. Na pewno raczej nie jest. Brawo. Ostatni odcinek. Tylko no nie będę mógł dzisiaj kontynuować sobie tej serii, nie? O to mi chodzi najbardziej, że jakby się już powiedziałem sobie, że będę kontynuował. A jak już przerwę, to już mi się nie będzie chciało tego wszystkiego ustawiać, bo to musiałem, wiecie, się ogarnąć. No. Chować frytę. Co chodzi? Poświecić światło, przewietrzyć pokój. Zamknąć okno. Brzmi jak konkretna robota, nie? O, ten wrak! Dobra, idziemy z nam. O, ten wrak. Zobaczymy. W ogóle, nie wiem, czy z moich w ogóle obserwacji to mogę powiedzieć. No kurwa, jest tyle rzeczy, które miałem dzisiaj powiedzieć, naprawdę. Cały dzisiaj mi się... Normalnie by usta się nie zamknęły, jak zwykle. Słuchajcie... z obserwacji mogę wam powiedzieć, że człowiek potrzebuje raz na jakiś czas właśnie tego resetu.
i takiego resetu. I to jest przepiękne, że ja na przykład jedni chleją alkohol, spoko. Ja nie piję alkoholu za bardzo. Nie żebym nigdy, ale nie, to chyba nie o to chodziło, co? To nie wygląda na to. Nie, żebym nigdy nie, nie, że nigdy nie piję, ale. No zazwyczaj jednak omijam ten owy trunek dalekim łukiem. No, a niektórzy na przykład, wiesz, biorą coś i tak dalej. To jest tak super, jak się nachlejesz albo naćpasz i sobie idziesz spać. I następnego dnia, przynajmniej ja, nie należę do ludzi, którzy mają kaca, a należę do ludzi, którzy zaczynają czuć się, kurwa, jak bogowie, jakby urodzili się na nowo, nie? To jest takie super, jak walniesz sobie taki resecik. Ja na przykład takim częstym resetem, zważywszy, że nie robię obydwu z tych rzeczy, których wymieniłem, to moim naturalnym resetem jest dość często niespanie, nie? Że zmęczenie się jak najbardziej, że już umierasz i potem idziesz spać. To jest, słuchajcie, sklep. Może wyglądać jak, kurde, nie sklep, ale to jest sklep. I w tym sklepie mogę kupić rzeczy, albo mu je podpierdolić, też jest taka opcja. Jak w tej grze. W tej grze w sumie możesz zabić każdą postać i mu zabrać przedmioty, które uprzednio mu sprzedałeś, albo coś. I chłop mówi: wow, co ty tu robisz? Zazwyczaj czuję ludzi, którzy do mnie przychodzą handlować. Tak to się zaczęło. I ja mu... I co? I spytałem go, żeby mu coś naprawił, jak widzisz. Chcę pogadać o tobie, Harley. O, kim są twoi typowi klienci? I to jest właśnie to nawiązanie. The mercs are good for some trade and real hardware. So if and you need ammo or anything like that, I can help you out. Oh, you're thinking, no, it's not a family thing. I took the name of the store when I found this place a couple years ago. Truth is, I don't even remember much before that. Woke up here with a headache a couple of years ago with the shop already set up. People came in and started trading. I didn't complain. It just became a job. Okej, skąd bierz swoje towary? Some of it. Some was here when I got here. I got some from the mercs. And every once in a while, that weirdo with the boat comes up here and trades a few good things. Okej. No. No i by było tyle z naszej rozmówki. No i dalej nie wiem, co mam robić. Wydaje mi się, że to już wszystko. Myślałem, że może tu dostaniemy jakąś misję albo coś. Mu coś posprzedawać, Max. Czy ja mu chcę coś. No to jestem przeciążony? O kurwa, i to dużo. Ty, hotu! Chciałem mu coś sprzedać. Jeszcze, zobaczymy. Pokaż mi, co tam sprzedajesz. Znaczy, nie za bardzo mnie interesuje, co sprzedajesz, natomiast bardzo mnie. Kurwa, sprzedam mu tego. 200? Ty chyba żeś. O, nawet tyle nie ma. Ojej. Dobra, to tak robimy i idziemy stąd jak najszybciej chyba. O. Siema, napraw mnie, laser. Dobra, laser. Grubas, a młota podniosłem. Dobra, wreszcie sianko. Granaty. No, ten karabin to chuj, z tym karabin jakiś młot. Kiedy też bym strzelał. Dajnik. No może zostawię, nie wiem co to robi. Timber. Medex to nie. Tu, ale mam tych kurwa mięs butniaka. Holy shit, są aż te 4, 40, 80. No wszystko mu mogę sprzedać w sumie. Dobra. Gites między nami, wszystko w porządku. Ja muszę już iść. No, jesteśmy dobrymi obywatelami pustkowi, jak widzicie. Nie zabijamy postaci, jak zrobiliśmy to wcześniej. W mieście guli. Wejście na święte lepiej posiadłość Black Hellów. Może tu jest, kurczę, mało miejsca. Miejsce katastrofy samolotu. To są, kurwa, ciekawe miejsca, by the way. Przybrzeżna grota. To jest miejsce, które, kurwa, nie chce. Się tam nie chcesz być, nie? Ja nie chcę tam być. Bo zdecydowanie tam nie chcę być. Możemy iść tutaj jeszcze. W ramach
Chyba, że ten odcinek nie trwa 3 sekundy. Wie to. A tu są te zajebane góry i wszystko jeszcze. To wygląda dość creepy. Czekamy jak najszybciej stąd. W ogóle idziemy. No to wszystko jest na tych zajebanych bagnach, niestety. Bardzo. O, siema, kurwa. O ty, już nie mam życia. Co oni taki damage robią? Dobrze, że przynajmniej ten jest takie pukanie serducha, jak dostaniesz dużo damage'u. Jak masz mało HP, no nie. Dobra. Poczekaj, tylko wymienię tutaj, cyk. Panie wojownik. Wyglądają jak ludzie, w sumie to wyglądają jak ja. Ludem. Ten myśliwy wygląda jak ja. Duży i duży beton. Ale, jak widzicie, właśnie jest prowadzona. Że po tym, co mówiłem, że zrobiłem dla trzech osób jedzenie, może nie brzmić, jakby były na diecie. Natomiast ja mam taką dietę specyficzną, zważywszy, że jestem zdania, że kurwa, chyba bym zwariował, jakbym, słuchajcie, miał liczyć każdą kalorię. Już tak robiłem, ale nie wytrzymałem dłużej niż tydzień. Więc moja taktyka jest taka: jem. Ile jesteś w stanie zjeść naraz? Nie? No. 1000 kalorii. Półtora? No nie wcisniesz, ja nie wcisnę przynajmniej. 2000 kalorii to jest ciężko, szczególnie jak jesteś na diecie wegańskiej. Naprawdę musisz wszystko kurwa tłuszczem polać, nie? Więc ciężko mi jest wcisnąć dużo, naraz dużo ogólnie, w sensie kalorii. Akurat z żarciem to nie mam zbytnio problemu. Naraz dużo. Ale jeśli chodzi o kalorie. Więc pomyślałem sobie, że po prostu będę na diecie. Jeden posiłek dziennie, nie? Koksem jest dieta. Zupełnie jej nie utrzymuję. Ale ogólnie jest łatwa. Bo ja mam niestety właśnie taką dyscyplinę. To jest najważniejsza rzecz na świecie. I jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, jakimkolwiek fanem nie jestem, ja zupełnie nie jestem fanem słowa dyscyplina. Zazwyczaj mówię takie stare osoby. Nie? Ja nie pan. Widzę coś, jak tu się dzieje. To jest ta lokalka, gdzie ja się miałem zbliżyć? Możliwe. Kurwa. Ale dyscyplina jest super, słuchajcie, ważna, jeśli chodzi o dietę, bo jak ja przynajmniej mam tak, że jeżeli tylko raz, jeżeli tylko i wyłącznie, słuchajcie, raz, gul bagienny, ty, pierwszy raz widzę. Jeżeli tylko, słuchajcie, raz powiem sobie: nie, walić to przecież, jak zjem teraz, to się nic nie stanie. To już kurwa, to już poszło się jebać, wszystko, cała praca, nie? Naprawdę wam powiem, ale tu jest dużo siekier i łopat. Czy jest tu coś ciekawego? Hełm, wygrzew, boje. Okej. No dużo jest takich fajnych, rozsianych miejsc na mapie, tylko nie są one w żaden sposób związane fabularnie. Wydaje mi się, na pewno będę musiał sobie jeszcze może poczytać odnośnie właśnie jakieś, znaczy no chyba będę musiał, jeżeli będę chciał nagrywać dalej. Tego, no jest też. Znowu nie, zaczynam ten i nie kończę, wiem. Chodziło mi o to, że muszę poczytać, jeżeli chcę kontynuować serię, gdzie znajdują się jakieś rzeczy do robienia, nie? No bo tak chodzenie po tych mapach to będzie takie nudne dość, ogólnie rzecz biorąc, więc warto by było poczytać. Jak widzicie, gdzie są jakieś misje ciekawe, nie? Fabularne, powiedzmy, tak? Poboczne, ale fabularne. No, poboczne, fabularne misje. Pianka myśliwego, nie? Bo takie chodzenie z prawa i lewa, no to raczej nic nie da. Znaczy to robi, żeby tam. Kurwa, to co? Ty, spadochroniarz se leciał i tego dupnął. No ta. Batman. Wiem, słuchajcie. Strasznie dużo siekier macie. Mi się. Wiem, słuchajcie, jakie będzie następne serie będą. Już wam mogę teraz powiedzieć. Następna seria to jest tak. W ogóle jest super GTA.
Tylko to nie jest GTA, ale to jest takie ale GTA lata 90. Super gierka, mało słyszana w ogóle. Nigdy o niej nie słyszałem, dopóki nie zobaczyłem, że kosztuje 5 zł na 5 zł. 98 groszy. Ale to było jakiś chłop z przeceną walną. Nie kupiłem tego, bo akurat aktualnie nie nagrywam tego. Ale na pewno gdzieś tam w najbliższych seriach ona się pojawi. Takie GTA to jest chyba polska firma, robiła z góry. Podobno świetna gra. Tego co widziałem, jest fajna gra. To jest takie GTA z góry. Jak kiedyś może byliście młodsi, graliście może w takie GTA z góry. Te pierwsze te GTA. Ja grałem, znaczy ja tam jak już... Jak miałem kurwa 6. Aha, bo ja pułapkę wszedłem. Jak miałem ze 6 lat, to grałem w te GTA. Z ziomkiem na takim starym kompie. Czy oczywiście no. Chyba nie muszę nikomu potwierdzać. Wiesz, wielki taki biały monitor, wiesz, zodzi. Nikt to się nie... O kurwa, ja nie lubię bardzo takich lokalizacji. Ale czekał skurwesyn, żeby mnie wystraszyć. Dobra, mamy to. To jest... Aha, to są lalki, okej. Okay. Ja nie lubię tego point lockouta. Ja lubię takie rzeczy, ale nie lubię... W sensie na przykład teraz oglądałem... Dokończę... A, jest ten? Dobra, to zaraz. Właśnie oglądałem teraz, słuchajcie, Miłość i Potwory, taki film. Film. I to jest kurwa niezły film ogólnie. Bo dlatego, że jest dla dzieciaczków ten film. Także idealnie jak dla mnie. Ja nie lubię jak coś mnie strasza, bo coś jest takie super brutalne. Kiedyś lubiałem, teraz może jak dorosłem to nie lubię właśnie. Znaczy z czasem ten jakby wiecie, to co się buduje, nie? Coraz mniej się boisz takich rzeczy. No, natomiast w prawdziwym życiu jestem o wiele bardziej odważniejszy. Kappa. Nie no, bo właśnie wiem, że w grze komputerowej może się stać wszystko. W prawdziwym życiu raczej ci zombie na mordę nie wyskoczy, chyba że to jest awardenka, kręci nowy film. Ale to się ostatnio za dużo nie zdarza, więc szansa na to jest dość niska. Zalany odpływ. Dobra. Możemy tam jeszcze iść. Więc będzie to GTA. Prawdopodobnie będzie to Fallout z ziomkiem. A mówię prawdopodobnie z tego względu, że ostatnio powiedziałem, że będą z nim Watch Dogs i też nie było Watch Dogsów. I jeszcze kupiłem mu do Starwa, żeby ze mną zagrał. Pytam, chcesz do Starwa? I będziemy grali, on pewnie... Ej, ty, nie oddala się. Pewnie, że tak. No. Ty, fajny damage. A nie, ty to na blisko strzela? Co się kurwa dzieje? Dobra, do cipy. A, to oddala, Jezus. Jak tragiczna ta broń jest. Wypierdalam. Wyrzucam go w tym momencie stąd. Ale napisałem do niego dzisiaj i mówię tak. Kurwa, trochę przesadziłem. Napisałem dzisiaj do niego wiadomość, czy on przeszedł już tego co ja powiedziałem. Far Cry 4 jak coś. Nie wiem co powiedziałem. Nie mam ustawionych slotów. Albo nie działają mi sloty, bo niby chyba mam ustawione. Gdzieś po 6-7. Teraz stop. Wolno spalacz, lasy Gatlinga, działko Tesli. Pozdro. Mówię mu czy przeszedł, on mówi nie, a co, będzie grane? Dopisał. Ja mówię, no tylko dostanę tego. Tylko będą słuchawki, muszą zostać naprawione, bo tak będzie ciężko słyszeć grę, mówić, nagrywać. No plus, a to co to jest? No plus słyszeć go, nie? I jak w jakimś stopniu rozumieć. To nie będzie dość łatwe zadanie. Jak to jestem pod wpływem promieniowania? Come on. Owoce punga. No. Aha, że mnie promieniuje, o to chodzi. Promieniuje ze szczęścia. No dobra, zobaczymy co to jest. Potwór? Albo kurwa nie. Nie, to jest kurwa krasnolud. Motherfucker.
Więc to prawdopodobnie również będzie kolejna seria. Domek małego Tinkiego. Znaczy mi to ostatnia lokalizacja, którą sprawdzimy. W pierwszym odcinku. Ty, widziałem ciało. I się myliłem. Czy mi z widy mam? Widziałem to ciało, czy z widy? Muszę się zacofnąć i będziecie wiedzieć. Możliwe, że z widy. Jeszcze nie łyknąłem kawki. A widzę, że nie będzie potrzeby łykać kawki. Szkoda, kurde, chciałem sobie dzisiaj ponagrywać, pogadać. To właśnie mówię, taki pierwszy rozgrzewkowy. Kawa jeszcze nie wjechała, wiesz, z Odzi. Tak, chcę teraz nagrać. Zobaczyć, czy wszystko miga. Wysiąść ten, nagrać seryjkę. 7 godzin grać Fallouta, no i kwasior, nie? Szkoda. Mały Tinki. Czy mały Tinki... jakaś postać? Gaduję, że tak, tylko... to wróg? Nie wróg? Przyjaciel? Kumpel? Ziomo? Nie wiemy. I chyba się nie dowiemy. Myślałem, że kogoś tu przynajmniej spotkamy. No i teraz bym musiał po tym chodzić, więc widzowie. No ja sobie będę googlował teraz. Teraz to pewnie sobie zrobię przerwę od Fallouta. U mnie, a u was pewnie, pewnie zazwyczaj. Zapewne będzie to seria ciągła, natomiast ja na dzisiaj was żegnam. I przepraszam za taki format dzisiejszego odcinka, że był przymulony i był taki, wiecie, ale jest dzisiaj 7 i tak jak mówię, dzisiejsze plany miały być zdecydowanie inne. No ale wiecie, nie zawsze jest to co jest, ale mam nadzieję, że docenicie seryjkę. Mam nadzieję, że wam się miło ogląda, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba. Przypominam również, że do opisu możecie zaglądnąć, fajnie by było, i wpaść na te moje różne inne socjale. Tyle. Miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.